Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnej konferencji wynikowej, w której podsumujemy wyniki za czwarty kwartał 2023 roku, czyli de facto również za cały miniony rok. Jesteśmy w składzie standardowym. Po mojej lewej stronie pan Piotr Konieczny, wiceprezes zarządu i CFO. Po mojej prawej stronie pan Wojciech Kembłowski, wiceprezes zarządu i szef ryzyka, CRO. I wreszcie Michał Dybuła, główny ekonomista grupy BNP Paribas w Polsce. Powiemy sobie tradycyjnie o naszych wynikach, powiemy parę słów o perspektywach makroekonomicznych i oczywiście będzie czas na pytania i odpowiedzi. Widzicie Państwo agendę, widzicie Państwo slajd wyraziście za moimi plecami, również Państwo, którzy są obecni w sposób zdalny, ale są z nami też goście, którzy postanowili przyjść do nas w realu, skorzystać z naszych pięknych wnętrz, jak również ze skromnego, acz bardzo ekologicznego poczęstunku. Zaczniemy od najważniejszych informacji na temat banku i zeszłorocznych wyników. Jak już Państwo wiecie z naszego komunikatu, w zeszłym roku osiągnęliśmy zysk netto na poziomie powyżej miliarda złotych. To jest historycznie najwyższy poziom zysku, jaki bank osiągnął. Natomiast co bardzo istotne, ten wynik osiągnęliśmy mimo utworzenia rezerw na ryzyko związane z frankami szwajcarskimi na poziomie nieodległym od 2 miliardów złotych. I to pokazuje, jak poważnym obciążeniem dla naszego banku i pozostałych banków frankowych są kredyty frankowe. Po dotworzeniu rezerw w czwartym kwartale, które były na rekordowo wysokim poziomie w skali roku, wskaźnik pokrycia rezerwami naszego wciąż funkcjonującego portfela przekroczył 100%, co oznacza, że jesteśmy jednym z najlepiej pod tym względem zabezpieczonych banków. Zeszły rok cechował niski popyt na kredyty. Ta klasa naszych aktywów uległa niewielkiemu, nieznacznemu obniżeniu. Natomiast to, co bardzo pozytywne, to umiarkowany, zarządzany przez nas wzrost depozytów i w efekcie lekka poprawa w czwartym kwartale marży odsetkowej netto. Przychody, bardzo solidny wzrost w ujęciu raportowanym o 36% po korekcie o efekt wakacji kredytowych niżej oczywiście, natomiast jesteśmy z dynamiki przychodowej zadowoleni. Ten wzrost wystąpił w każdym z naszych obszarów, w każdym z naszych segmentów, w których bank funkcjonuje. Koszty, niewielki wzrost rok do roku. Oczywiście po uwzględnieniu aspektów związanych z kosztami regulacyjnymi ten wzrost byłby wyższy. Natomiast jesteśmy przekonani, że trzymamy koszty pod kontrolą w środowisku wysokiej w zeszłym roku, szczególnie inflacji, i w sposób skuteczny zarządzamy kosztami. Planujemy to oczywiście kontynuować. Zwrot na kapitale netto 8,2%. Gdyby wyłączyć efekt franku szwajcarskiego, byłby to poziom 22%. To oczywiście jest zupełnie inny poziom w stosunku do raportowanego. No i mam nadzieję, że systematycznie bank będzie swój poziom zwrotu na kapitale poprawiał. Przejdźmy o krok dalej. Tu Państwo widzicie ujęcie, które odzwierciedla naszą strategię Go Beyond, złożoną z czterech naszych filarów. Up i pozytyw na tym slajdzie. Parę rzeczy oprócz jakby w uzupełnieniu może tego, co widzicie Państwo na slajdach. Po prawej stronie slajdu widzicie poziom realizacji wybranych celów strategicznych, które żeśmy zdefiniowali w naszej strategii. W wielu przypadkach idziemy lepiej niż trajektoria w strategii zakładana. W niektórych musimy jeszcze intensywnie popracować. To, co cieszy, to istotny wzrost procesów dostępnych w kanałach zdalnych. Jest to efekt trwającej intensywnie transformacji digitalnej banku. Wierzymy, że model, w którym procesy wewnętrzne, jak i rozwiązania dla klientów są dostępne
w wariancie zdigitalizowanym jest absolutnie kluczowy, natomiast również wierzymy, że bezpośredni kontakt z klientem poprzez kanały ludzkie jest i będzie w naszym przypadku i w przypadku całego sektora odgrywał istotne znaczenie. Słowo o filarze pozytyw. Jak Państwo wiecie, kwestie związane z ESG są dla nas fundamentalnie istotne. To jest coś, co jest częścią zarówno naszej strategii biznesowej, jak i DNA organizacji. W zeszłym roku poprawiliśmy jeszcze nasz sustainability ranking, rating, który przyznaje agencja Sustainalytics z 10.9 do 10.2. To jest najwyższy, nie tyle najwyższy, bo wysoki, tylko najlepszy poziom w sektorze, który odpowiada niskiemu ryzyku ESG. No i to jest dla nas bardzo istotne. Podobnie jak istotne jest to, że systematycznie zwiększamy udział finansowania zrównoważonego w całości naszego portfela kredytowego. Tam, gdzie mamy sporo pracy do wykonania jeszcze, to udział aktywów zrównoważonych w całości aktywów, które bank ma w zarządzaniu. Do celu jest daleko, ale jest to efekt tego, że w zeszłym roku bardzo dynamicznie rosły nam produkty inwestycyjne. Ten wzrost był istotnie wyższy niż poziom rynkowy, w związku z tym skutkiem tego aktywa, które mają charakter zrównoważony, nie nadążyły za wzrostem całości naszych aktywów w zarządzaniu. Idąc dalej do dwóch kolejnych filarów, filar Stronger, który odzwierciedla zarówno wzrost banku, jak i kwestie transformacyjne. Szereg bardzo istotnych wdrożeń w zeszłym roku o charakterze i innowacyjnym, ale i takim, który pozwoli nam skutecznie konkurować na rynku. Wdrożyliśmy platformę Go Business dla klientów MŚP i korporacyjnych. To jest bardzo nowoczesna platforma do zarządzania finansami, która powinna pomóc nam w istotnym wzroście biznesu transakcyjnego. Wspominaliśmy już wcześniej o platformie Mango, czyli takiej, na której klienci mogą wejść w posiadanie pojazdu wraz z odpowiednim rozwiązaniem finansowym, czy to najmem, czy leasingiem, czy kredytem na ten pojazd. Jest to pierwsza tego typu platforma i to oczywiście bardzo cieszy. Idąc dalej do filaru Together, czyli tego filaru, który dotyczy ludzi, myślę, że najważniejsza informacja to taka, właśnie są dwie bardzo ważne i z obu jestem bardzo dumny. Tak, o których chciałem powiedzieć najpierw, to, że nasze władze stały się dużo bardziej zróżnicowane, jeśli chodzi o gender. W 8-osobowym zarządzie od 1 stycznia zasiadają 3 koleżanki. W 12-osobowej Radzie Nadzorczej mamy 5 członkiń. To jest dla nas ważne. Mocno wierzymy w diversity, equity and inclusion. I tu progres bank osiągnął bardzo istotny. Oczywiście ja nigdy nie będę w pełni ukontentowany, jeśli udział kobiet w najwyższych organach będzie poniżej 50%, no bo kobiet jest 50%, natomiast ten postęp, który dokonaliśmy przez ostatnie lata, jest wyraźny i myślę, że plasuje nas w czołówce najbardziej zaawansowanych pod tym względem instytucji. No i druga rzecz, o której chciałem napomknąć, to stały i systematyczny wzrost wskaźnika NPE albo ENPS, który mierzy poziom i zaangażowania, i zadowolenia, i satysfakcji naszych pracowników. On rośnie i bardzo istotnie urósł od 2021 roku. Co nas napawa dumą, to, że ten wzrost dokonał się w bardzo trudnym jednak okresie. Pandemia, wybuch wojny w Ukrainie, duży poziom niepewności, szalejąca inflacja i mimo tych no jednak mocno stresujących realiów i otoczenia, nasi ludzie dzięki temu, jak funkcjonujemy, jaką tworzymy kulturę, są coraz bardziej skłonni, żeby nasz bank rekomendować w swoich środowiskach. Spójrzmy na
parametry, obrazowo pokazane parametry dotyczące digital. Widzimy wzrosty, jeśli chodzi o użytkowników Go Mobile. Widzimy wzrosty, jeśli chodzi o klientów generalnie korzystających z kanałów zdalnych, przy czym trend jest bardzo wyrazisty. Coraz więcej klientów preferuje rozwiązania mobilne, a dynamika, jeśli chodzi o korzystanie z typowych komputerów czy nawet laptopów, jest istotnie słabsza. Duży wzrost tokenów, czyli de facto kart, które klienci ulokowali w swoich urządzeniach mobilnych, no i bardzo dynamiczny wzrost transakcji BLIK. I tu może powinienem wspomnieć, że od strony podejścia strategicznego w roku 2023 koncentrowaliśmy się na podniesieniu poziomu transakcyjności naszych klientów i na sprzedaży krzyżowej, co jest pewnie najlepszą próbą przetłumaczenia słowa cross-selling. I to spowodowało, że te parametry uległy istotnej poprawie, natomiast odbiło się to na mniejszej dynamice, jeśli chodzi o ilość klientów i pozyskiwanie nowych klientów, o czym powiem za chwilę, również w kontekście tego, jak myślimy o tym w przyszłości. No i tu widzicie Państwo, że dynamika, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych kont osobistych, w zeszłym roku była niska, co wynikało z przyjętej strategii, jeśli chodzi o zarządzanie bazą klientowską. Nie wspomniałem, że jednym z elementów było też, brzydko mówiąc, czyszczenie tej bazy, porządkowanie tej bazy. Natomiast w tym roku podjęliśmy decyzję, żeby położyć większy nacisk na pozyskiwanie nowych klientów i liczymy, że zarówno dzięki nowym rozwiązaniom cyfrowym, jak i koncentracji na określonych działaniach, dynamika pozyskiwania nowych klientów będzie lepsza. Wzrost produktów inwestycyjnych plus blisko 50%, to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość. To wpływa pozytywnie na przychody prowizyjne. Rynek urósł, ale nie aż tak bardzo. Widzicie potem Państwo parametr dotyczący płatności za pomocą aplikacji Go Mobile. Duża dynamika, pozytywna i to, mam nadzieję, będzie nam towarzyszyło. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to jak Państwo wiecie, my prowadzimy bardzo ostrożną, bardzo selektywną politykę kredytową w tym zakresie, co nie oznacza, że będziemy prowadzić ją w ten sposób na zawsze, ale jest to efekt naszych świadomych decyzji wynikających z faktu, że kredyty hipoteczne w dalszym ciągu obarczone są istotnym ryzykiem prawnym i regulacyjnym i to ryzyko w jakimś momencie się powinno przynajmniej krótkookresowo ustabilizować i myślę, że będziemy bardziej aktywni na tym rynku. Jeśli chodzi o bankowość korporacyjną i MŚP, to lekki wzrost ilości aktywnych klientów, no i taki całkiem solidny wzrost płatnościowy pokazujący poprawę transakcyjności. Przy czym pamiętajmy, że wdrożenie nowej platformy Go Business miało miejsce de facto w końcówce roku, w związku z tym efekty tego dużo lepszego niż poprzednie rozwiązania powinny być widoczne w kolejnych kwartałach w sposób wyrazisty. Bank w obszarze bankowości korporacyjnej MŚP oraz CIB zrealizował szereg dużych, istotnych transakcji, których taką malutką próbkę widzicie Państwo na tym slajdzie. Tu przekaz jest zasadniczo taki, że pracujemy zarówno z klientami detalicznymi, ale również z tymi największymi firmami, dla których mamy szyte na miarę, wyrafinowane rozwiązania i potrafimy działać szybko, twórczo, a równocześnie strategicznie, cały czas pamiętając o zrównoważonym rozwoju i realizując coraz więcej transakcji, które taki właśnie charakter mają. O kredytach wspomniałem, lekki spadek, praktycznie utrzymanie udziałów rynkowych, mikrospadek bym powiedział. Kwestia depozytów, tu żeśmy urośli o tyle, o ile uznaliśmy za właściwe, poprawiając NII. O liczbie klientów również rozmawialiśmy chwilę temu. No i teraz spojrzenie na wyniki.
Może zacznę od tego dolnego, lewego, a w Państwa przypadku prawego wykresu, który pokazuje skalę rezerw frankowych. Czwarty kwartał był najpoważniej tymi rezerwami obciążony. Jeszcze nigdy tak dużych rezerw nie utworzyliśmy ani w kwartale, ani też w całym roku, co spowodowało, że wynik za czwarty kwartał był wynikiem ujemnym. Równocześnie przychody uważamy, że zachowywały się w sposób pozytywny, poprawny, rosnąc w ujęciu rok do roku, no a koszty przez cały rok pod kontrolą. To, że czwarty kwartał ma nieco wyższy poziom kosztów, jest zjawiskiem typowo sezonowym przede wszystkim. Poprawiliśmy wskaźnik kosztów do dochodów, co nas oczywiście cieszy. Marża, jak Państwo widzicie, była w bardzo pozytywnym trendzie. Koszty ryzyka kredytowego no, na marginalnym poziomie. Pamiętam, jak z tego miejsca mówiliśmy przez dwa kolejne kwartały o tak zwanych dodatnich kosztach ryzyka. To oczywiście nigdy nie może być stanem stałym i rzeczywiście tak jest i do tego nikt się nie przyzwyczajał i zachęcałem, żeby nikt się nie przyzwyczajał. Natomiast mimo realnych kosztów ryzyka w czwartym kwartale roczny poziom był na bardzo, bardzo niskim poziomie. To pokazuje, obrazuje jakość naszego portfela, jakość zarządzania ryzykiem kredytowym. My pewnie nigdy nie będziemy bankiem, który będzie miał największą dynamikę kredytową, ale myślę, że możemy być bankiem, który będzie miał najniższe lub minimum jedne z najniższych kosztów ryzyka, co jest też pewną świadomą filozofią prowadzenia naszego biznesu. O zwrocie na kapitale już wspomniałem poprzednio. Wynik z działalności bankowej. No istotna poprawa w ujęciu raportowanym, mówiliśmy jak znacząca. Obciążenia regulacyjne, no to jest, proszę Państwa, to co bardzo, bardzo boli i niepokoi. Ja myślę, że w tej części podsumowującej jeszcze chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, co myślę o koncepcjach przedłużania wakacji kredytowych, bo jest to obecnie tematem gorąco dyskutowanym w rządzie, pewnie niebawem w parlamencie i dużo jest głosów ze strony sektora, ale zostawmy to sobie na deser. No widzicie Państwo, że poziom obciążenia sektora jest no bardzo, bardzo duży, no co przekłada się na obciążenie naszego banku. No zysk netto mimo tych czynników na istotnie wyższym niż w poprzednich latach poziomie. I zanim przejdziemy do otoczenia makroekonomicznego, chciałem też powiedzieć, że intencją zarządu jest wypłata dywidendy za rok 2023 i też naszą intencją jest to, żeby nasz bank był w sposób trwały bankiem dywidendowym. Nasi akcjonariusze czekali bardzo długo na pierwszą dywidendę, inwestując w rozwój, w zwiększanie siły naszego banku. No i mam nadzieję, że w tym roku po raz pierwszy ta dywidenda zostanie im wypłacona, a w kolejnych latach będzie nie gorzej pod tym względem. Przynajmniej w ujęciu procentowym, mam nadzieję, że w kwotowym będzie lepiej. No chyba mogę poprosić Michała Dybułę, żeby przejął pałeczkę i opowiedział serdecznie nam o kontekście dziękuję. Makro. Dziękuję Przemku. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym zacząć od rzeczy optymistycznych. Po wielu miesiącach stagnacji wydaje się, że gospodarka powoli wchodzi w fazę ożywienia. Wydaje mi się, że tutaj te wciąż wstępne dane za czwarty kwartał ubiegłego roku opublikowane wczoraj przez GUS, one taki optymizm powinny rodzić, bo to nie tylko inwestycje, które urosły o 8%, ale również eksport, który w tym ujęciu rocznym był wyższy po wielu miesiącach spadków, no dają nadzieję na to, że ten bieżący rok będzie mocniejszy, jeśli chodzi o koniunkturę. Natomiast tak krótkoterminowo wygląda na to, że to nie inwestycje i nie eksport będą tym głównym motorem wzrostu, będzie to najprawdopodobniej konsumpcja gospodarstw domowych.
Szybko rosną dochody, szybko rosną nominalne wynagrodzenia, czy to w sektorze korporacyjnym, czy w sektorze publicznym. No i dodatkowo mamy wzrost transferów społecznych, co no, będzie skłaniało gospodarstwo domowe w moim przekonaniu do bardziej takiej żwawej aktywności, jeśli chodzi o wydatkowanie tych dochodów. Zwłaszcza, że przynajmniej w tym najbliższym okresie ze strony inflacji jakiegoś istotnego zagrożenia nie widać. Prawdopodobnie w tym miesiącu, w marcu, inflacja spadnie w okolice celu 2,5% Narodowego Banku Polskiego. To nie jest na pewno poziom, który będzie utrzymany przez dłuższy okres czasu. Musimy pamiętać o tym, że presja popytowa, presja płacowa w kraju, no ona będzie w którymś momencie przeważać nad tym efektem, wciąż pozytywnym efektem bazy, jeśli chodzi o taniejące surowce. No i czekają nas też dość istotne zmiany, jeśli chodzi o podatki pośrednie i ceny regulowane. Tutaj mam na myśli podwyżkę VAT-u, podwyżkę cen energii czy odmrożenie cen energii. I z tym jest taki mały kłopot, tak, bo w tym momencie no my ani nie znamy jeszcze tego terminu, kiedy to się stanie w przypadku VAT-u, ani nie znamy potencjalnej skali tych podwyżek cen energii, które gospodarstwa domowe będą musiały prawdopodobnie od drugiej połowy roku płacić. Ja myślę, że te zmiany, one nie powinny jakoś istotnie czy drastycznie ograniczyć tej aktywności konsumpcyjnej w drugiej połowie roku, natomiast one wciąż będą stanowiły dość duży czynnik niepewności, przede wszystkim jeśli chodzi o możliwość spadku inflacji do celu w taki trwały i bezpieczny sposób. I myślę, że to jest też jeden z głównych powodów, dlaczego bank centralny no raczej nie kwapi się tutaj z wznowieniem obniżek stóp procentowych. Wydaje mi się, że tutaj te wypowiedzi i prezesa NBP i innych członków Rady Polityki Pieniężnej no wskazują dość jasno na to, że przynajmniej w najbliższych miesiącach jakiegoś istotnego apetytu na łagodzenie polityki pieniężnej nie ma. Relatywnie restrykcyjna polityka pieniężna tutaj w kraju w połączeniu z prawdopodobnymi obniżkami w strefie euro czy w USA powinna natomiast wspierać siłę złotego, znaczy złoty pozostaje bardzo mocny, co jest spójne i z tymi czynnikami takimi stricte rynkowymi, ale też pewnie i fundamentalnymi, jeżeli patrzymy sobie tutaj na konkurencyjność naszego handlu zagranicznego, to tutaj przy tym poziomie na razie nic złego się nie dzieje. I last but not least, nasza branża, sektor bankowy, tutaj pewnie ten ubiegły rok był bardzo trudny w kontekście tego, że no rzeczywiście jeśli chodzi o kredyt sektora prywatnego, te wolumeny raczej spadały czy znajdowały się w stagnacji, natomiast dość szybko rosły depozyty i pewnie przez jakiś czas my jeszcze w tych warunkach takiej dość szybko rosnącej nadpłynności sektora bankowego będziemy się znajdować. Natomiast to nie jest tak, że tych oznak ożywienia popytu na kredyt nie widać. One się pojawiają czy pojawiły się już pod koniec ubiegłego roku. Na pewno jeśli chodzi o ten segment gospodarstw domowych, tutaj i nowa produkcja i wolumeny zaczynają rosnąć, ale to ożywienie gospodarcze, które postępuje, ono też powinno w najbliższym czasie znaleźć przełożenie na lepsze dane, jeśli chodzi o kredyt w segmencie korporacyjnym. I pewnie na tym, przynajmniej na chwilę, bym skończył, oddając głos tutaj prezesowi Koniecznemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wyniki finansowe. Dużo już było powiedziane, więc w pewnym stopniu będę starał się podkreślić te i uzupełnić informacje, które już Państwo posiadają. Jeżeli popatrzymy na rok finansowy 2023, w takim no, w pierwszym przekroju rok do roku, można popatrzeć, że był to rok, w którym bank poprawił parametry finansowe praktycznie mówiąc w większości wymiarów.
Jeżeli miałbym podsumować cały rok, to był to rok, w którym od strony takich elementów pozytywnych, zmiany w strukturze bilansu, o których była już mowa, wzrost środków deponowanych w banku w połączeniu z otoczeniem makroekonomicznym, o którym była mowa, bardzo istotny sposób wpływał na poprawę marży odsetkowej netto, która w konsekwencji pozytywny sposób kontrybuowała do tego głównego źródła przychodów banku, którym są przychody odsetkowe. W części kredytowej był to rok trudniejszy. Wiemy, że z punktu widzenia gospodarki to też był rok, w którym popyt na kredyt nie był zbyt duży. Nasza bankowość, nasz bank jest dużym bankiem uniwersalnym, stąd też zdarzenia i procesy zachodzące w gospodarce realnej mają bezpośredni wpływ też na skalę działalności kredytowej. To było pierwsze takie duże wydarzenie w ujęciu rocznym. Drugie, o którym też już była mowa, to był też rok, w którym w konsekwencji obserwowanych zmian w liczbie napływających spraw związanych z portfelem franków szwajcarskich też bank podjął decyzję o zabezpieczeniu tej pozycji w istotny sposób, podnosząc wartość odpisów i podnosząc też, uzyskując tym samym wskaźnik pokrycia tego portfela w okolicach 111-110,9%, o ile pamiętam dokładnie, jeżeli chodzi o portfel swissowy. Reasumując, ponad miliard złotych zysku, co bardzo cieszy. Zaopiekowanie portfela franków szwajcarskich, warunek konieczny. Wypłata dywidendy, wydaje mi się, że są bardzo dobre elementy związane z rokiem 2023. Jeżeli popatrzymy sobie troszeczkę na takie spojrzenia na poszczególne elementy trochę głębiej, to o kredytach było już dużo. Wydaje mi się, że warto zaznaczyć, że pomimo tego spadku niewielkiego wartości tego portfela, bank utrzymał pozycje rynkowe. To znaczy nie mamy sytuacji, że bank został wyparty z rynku kredytowego. Utrzymaliśmy te pozycje. Jeżeli chodzi o strukturę, tutaj też dużych zmian w strukturze portfela kredytowego nie było. Portfel kredytowy banku to 55% aktywów, tak żebyśmy sobie wymiarowali skalę tej kategorii aktywów. O frankach szwajcarskich powiedziałem w dwóch dużych zdarzeniach, które miały miejsce w 2023. Miało miejsce jeszcze trzecie zdarzenie, a mianowicie w czwartym kwartale bank też dokonał zmiany zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania i traktowania tych rezerw. Przeszliśmy z JAS-a 37 na JAS 9. To spowodowało, że skorygowana wartość portfela kredytów frankowych w istotny sposób spadła, którą do 816 milionów wartości bilansowej. No jest to podyktowane tą zmianą zasad rachunkowości, którą przeprowadziliśmy w ubiegłym roku. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o franki. Jeżeli chodzi o depozyty, tutaj bank pracował we wszystkich segmentach klientowskich, aby w sposób zrównoważony partycypować we wzroście płynności w sektorze. To można zobaczyć poprzez utrzymywanie udziałów rynkowych, które mamy w tym sektorze, a to pozwalało nam też na pracę na marży, żeby zabudować bazę depozytową w sposób, który nie będzie negatywnie wpływał na marżę odsetkową netto. Struktura finansowania banku, można przyjąć, jest taką 50 na 50, z pozyskiwaną od sektora, szeroko rozumianego sektora przedsiębiorstw, jak i osób i bankowości detalicznej.
Było już dużo powiedziane o wzroście portfeli inwestycyjnych. Jest to dla nas bardzo ważny element naszego modelu biznesowego, gdyż chcemy naszym klientom stwarzać możliwości zarówno oferowania produktów oszczędnościowych, ale również dla części klientów poszukujących innych form oszczędności mamy dostępne produkty inwestycyjne i w ubiegłym roku bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o wzrost i dynamikę sprzedaży w tym segmencie. O wyniku odsetkowym już mówiłem, tutaj te główne silniki zarysowałem, więc to, co cieszy, to poprawa marży odsetkowej netto z 3,26 na 3,57. Tak jak mówiłem, głównie budowana po stronie pasywnej. Może chwilkę o wyniku z tytułu opłat i prowizji. Tutaj w tym wypadku, jeżeli Państwo popatrzą na udział kwartalny, w każdym kwartale mamy taki równomierny, można powiedzieć, wolumen produkcji i kontrybucji. Pierwsze kwartały, one z reguły są sezonowe, dotyczą rozliczeń z instytucjami płatniczymi, więc powiedziałbym, jest to stabilne źródło przychodów. W ujęciu bankowości i w wyniku handlowego tutaj mamy dwa zjawiska, które może warto skomentować. To są trzeci i czwarty kwartał. W trzecim kwartale, jak Państwo pamiętają, mieliśmy transakcje jednorazowe, które wpłynęły w istotny sposób na wielkość raportowanego wyniku. Natomiast w czwartym kwartale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy, tak jak kolega wcześniej mówił, zmienność na rynku spada, złotówka się zaczyna umacniać, w konsekwencji też skłonność klientów do przeprowadzenia transakcji zabezpieczających, też popyt na tego typu usługi też spadł i też widać tą zmianę w tych liczbach. Koszty. Dwie wiadomości, jeżeli patrzymy na rok 2023. Jeżeli popatrzymy na całość, wartość kosztów w ujęciu i w porównaniu do 2022, niewielki wzrost. Niemniej jednak, jeżeli rozłożymy ten i uwzględnimy fakt, że w tak zwanych kosztach regulacyjnych była istotna różnica pomiędzy rokiem 2023 a 2022, to pozostała baza kosztowa wzrosła w okolicach 14%. W dużym stopniu wpływ na koszty, na wzrost kosztów miało presja i wzrost kosztów pracowniczych, jak również kosztów ogólnych kosztów administracyjnych. Zeszły rok to też rok, w którym zjawiska inflacyjne znajdują odzwierciedlenie i transmitują się do naszej bazy kosztowej, co widać w kształtowaniu się naszego OPEX-u. I może jeśli chodzi o portfel kredytowy, to może przekażę Wojtkowi. Dzień dobry. Rok 2023 był rokiem o najniższym poziomie kosztów ryzyka dla banku, 34 miliony, 4 punkty bazowe. Przede wszystkim dzięki bardzo ograniczonemu wejściu do fazy drugiej, do fazy trzeciej, bardzo dobrym wynikom, jeśli chodzi o odzyski, jak również sprzedaże portfeli z utratą wartości. One miały dwa razy miejsce w ciągu roku. Za każdym razem były z dodatnim wynikiem, co potwierdza, że wycena tych aktywów na bilansie była co najmniej zrobiona ostrożnościowo. Dodatkowo w pierwszym kwartale były bardzo dwa duże pozytywne odzyski, jeśli chodzi o klientów korporacyjnych. A jak spojrzymy na czwarty kwartał i poziom kosztów ryzyka na wysokości 77 milionów, to główny wpływ miało zdarzenie jednorazowe, przesunięcie jednego klienta korporacyjnego do fazy drugiej, które spowodowało
40 milionów złotych kosztów ryzyka. Pomimo tego czwarty kwartał koszty ryzyka ukształtowały się na poziomie 33 punktów bazowych, co i tak jest wynikiem, wydaje się, w dolnych granicach, jeśli chodzi o polski rynek. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne i patrząc również tak przez pryzmat potencjalnej sprawy dotyczącej wakacji kredytowych, to portfel ten jest obsługiwany bardzo prawidłowo. Zdolność do spłaty i obsługi zobowiązań przez naszych klientów jest moim zdaniem bez zastrzeżeń. Bardzo niskie poziomy, jeśli chodzi o fazę drugą i fazę trzecią. I powiedziałbym, że jeśli patrzymy na koszty ryzyka kredytowego, nie tego związanego z ryzykiem prawnym czy regulacyjnym, to one są dla tego produktu marginalne. Poziom kredytów z utratą wartości. Był taki moment, że celem banku wewnętrznym było osiągnięcie poziomu 3 miliardów i wydawało się, że poniżej tego poziomu w jakości zarządzania restrukturyzacją i odzyskami będzie bardzo trudno przesunąć się dalej na tej linii. Doszliśmy do poziomu w tej chwili już 2,6 miliarda tylko. No i wydaje mi się, że już naprawdę dalej będzie bardzo, bardzo trudno się posunąć, bo myśmy naprawdę już wszystko praktycznie zrestrukturyzowali to, co mogliśmy, a jakiekolwiek nowe wejścia będzie bardzo trudno zoffsetować. I teraz tak, jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to są w kredytach dla klientów instytucjonalnych spadek bardzo znaczny, jeśli chodzi o kredyty z utratą wartości dla rolników. To jest powiązane ze znacznym wzrostem kredytów pracujących dla tego sektora w związku z programem rządowym dla rolników i kredytami z dopłatą do 2%. Chciałbym też zaznaczyć, że nie spodziewamy się tutaj jakiegokolwiek wzrostu kredytów z utratą wartości, ponieważ profil klientów, którzy byli akwirowani, był nawet lepszy od tego profila klientów, który my dzisiaj mamy na naszym portfelu. Jeśli chodzi o jakość portfela i podział na fazy oraz pokrycie, tutaj jest sytuacja bardzo stabilna, zarówno jeśli chodzi o fazę pierwszą, drugą, jak i trzecią. Pokrycia one się zmieniają tylko z kwartału do kwartału, a to jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, że my dwa razy do roku dokonujemy sprzedaży kredytów z utratą wartości. Z reguły to są kredyty, które są bardzo wysoko obrezerwowane, w związku z tym jeżeli sprzedajemy 300, 500, 700 milionów tego typu kredytów, no to średnie pokrycie chwilowo nam spada, natomiast w momencie, gdy koszty ryzyka są dotwarzane, on znowu idzie i wynosi średnio na portfelu z reguły między 60 do 63%. I teraz adekwatność kapitałowa i Piotr. Dziękuję. Jeżeli chodzi o adekwatność kapitałową, to wydaje mi się, że najważniejsze wiadomości to takie, że bank wypełnia wszystkie regulacyjne i prawem wymagane normy. Poprawił swoją adekwatność kapitałową, praktycznie mówiąc, na poziomie i TCR 1 i Tier 1. W zeszłym roku z takich zdarzeń, które też były nowym, bank w czwartym kwartale, będąc w systemie SPE, pozyskał finansowanie MREL-owskie, które również spowodowało, że byliśmy zgodni z nałożonymi wymaganiami w zakresie wskaźników MREL. No i puentą pozycji kapitałowej było też to, o czym informowaliśmy, o czym już prezes też wspominał, że bank spełnia wszystkie wymagania dotyczące możliwości wypłaty i proponowania walnemu zgromadzeniu
podziału zysku, alokując część tego zysku na dywidendę. I chyba to tyle, jeżeli chodzi o kapitał. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca części prezentacyjnej, zwanej przez niektórych slajdowiskiem, bo najciekawsza pewnie będzie część Q&A. Ale korzystając z tego slajdu, chciałbym podzielić się taką refleksją. Marzy mi się sytuacja, w której będziemy tu z Państwem rozmawiać, mając dużo mniej albo wcale zagrożeń i wyzwań dla sektora bankowego, innych niż te, które wynikają z konkurencyjności rynku, z zabiegania o satysfakcję klientów i dążenia do realizacji adekwatnego zwrotu na powierzonym kapitale. Bo w dalszym ciągu jest tak, że szereg zagrożeń ma charakter zewnętrzny. Po pierwsze kwestia frankowa. To nie jest koniec tej sagi. Oczywiście poziom rezerw utworzony w naszym przypadku w 2023 roku powoduje, że one nie będą tak wysokie. Natomiast to nie jest jeszcze koniec. Ja wciąż uważam, że byłoby znakomitym posunięciem wprowadzenie tak zwanej ustawy frankowej, która zdefiniowałaby parametry zakończenia wszelkich frankowych waśni, ustabilizowała sytuację i pozwoliła na bardzo precyzyjne zdefiniowanie ewentualnych przyszłych kosztów zakończenia raz na zawsze, once and for all, tego tematu dla polskiego sektora finansowego i całej gospodarki. Druga kwestia to wakacje kredytowe, tak zwane wakacje kredytowe. Jeden z moich zacnych kolegów prezesów mówi o wakacjach, że jest to wywłaszczenie banków. Ja się z nim absolutnie zgadzam. Proszę Państwa, nie pojmuję, mówiąc zupełnie szczerze, czemu nowy rząd o profilu, czy przynajmniej o historii demokratyczno-liberalnej wciąż uważa, że przedłużenie wakacji kredytowych jest potrzebne. Zacznijmy od tego, że od czasu tych pierwszych wakacji doszło do znaczącego spadku stóp procentowych i bardzo znaczącego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. Oczywiście napędzanych inflacją, ale jednak ten wzrost był mocno dwucyfrowy. Śmiem więc twierdzić, że w przypadku wielu kredytobiorców sytuacja dziś jest istotnie lepsza niż była, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy wyszedł z inicjatywą wakacji kredytowych. Więc rodzi się pytanie, czy one w ogóle są potrzebne. Ale moim zdaniem ważniejsza kwestia jest nawet inna. Stosowanie mechanizmu pod tytułem tak zwane wakacje kredytowe jest z gruntu złe. I o ile można było, czy łatwiej było to zrozumieć w wydaniu poprzedniego rządu, to bardzo trudno jest mi to zrozumieć w obecnych realiach politycznych. W pełni rozumiemy jako banki potrzebę pomagania kredytobiorcom, którzy są w potrzebie. I tu nikt się od tego nie uchyla i uchylać nie będzie. Ale dlaczego ma powstać i jeszcze zagościć na dłużej mechanizm, którego nigdzie indziej się nie stosuje, który jest swoistym etycznym wynaturzeniem, który sam w sobie pobudza ryzyko hazardu moralnego, to się jakoś tłumaczy na polski, ale zapomniałem, może skłaniać do nadmiernego zadłużania się. No, rodzi myślenie takie, no okej, jak coś pójdzie nie tak, to przyjdzie władza i mnie w jakim stopniu od moich zobowiązań uwolni. Nie o to chodzi. W porządnej gospodarce zobowiązania są po to, żeby ich dotrzymywać. Jeżeli ktoś jest w rzeczywistych problemach, niezawinionych, losowych, to absolutnie jestem za tym, żeby taka pomoc została mu dostarczona. W dyskusjach o wakacjach kredytowych tak naprawdę nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o to, żeby odejść od, w moim przekonaniu, od tego mechanizmu, który jest wadliwy na wielu poziomach i skoncentrować się na mechanizmie, który jest, który do tego został stworzony, który może równie skutecznie zapewnić realizację celów polityczno-społecznych.
Więc brnięcie w te wakacje uważam za niewłaściwe, niepokojące i wciąż mam nadzieję, bo ta umiera ostatnia, że dojdzie do jakiejś refleksji. Jednak zamiast powielanie rozwiązania u poprzedniego prawicowego rządu, rząd liberalno-demokratyczny zrozumie nasze postulaty i wspólnie z nami złagodzi warunki dostępowe do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, a my jako sektor jesteśmy absolutnie gotowi, żeby ten fundusz wyposażać w potrzebne środki. Warto dodać, że Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest nadal ponad miliard złotych niewykorzystanych funduszy, po które nikt potrzebujący się nie zgłosił. W związku z tym, jak logicznie uzasadnić tak palącą potrzebę wprowadzania wakacji kredytowych, żeby przedłużania wakacji kredytowych, żeby w ogóle o tym rozmawiać. Pamiętajmy też w tym kontekście o tym, że za chwilę zaczną do Polski płynąć środki z KPO. Ich celem jest pobudzenie inwestycji, ale każda inwestycja wymaga oprócz środków unijnych udziału własnego, wymagać będzie wsparcia dłużnego. My naprawdę potrzebujemy sprawnych, dobrze skapitalizowanych, gotowych do pożyczania banków, żeby w pełni zaabsorbować te środki i wykorzystać je jak najlepiej. Stąd jaki ma sens przedłużanie wakacji kredytowych, nie rozumiem i wybaczcie Państwo, ale wykorzystuję każdą okazję, żeby powiedzieć, co ja o tym myślę i co ja o tym czuję. Zakończmy tego typu pomysły raz na zawsze. Wykorzystujmy mądrze skonstruowaną infrastrukturę pomocową do tego, żeby wsparcia potrzebującym udzielać. No i to jest taka refleksja. No wyzwaniem jest oczywiście reforma wskaźników referencyjnych, która została zainicjowana w moim przekonaniu na gruncie stricte politycznym. Ona się toczy, tam jest mnóstwo wyzwań. To akurat wolałbym tu i teraz nie wchodzić, choć również mam pewne nadzieje, jeśli chodzi o jej dalszy rozwój, choć nie uważam, że powinna być zatrzymana. No, transformacja energetyczna to się wiąże też z wakacjami, to się wiąże z KPO. To jest krytyczny obszar, który będzie wymagał gigantycznych środków i mam nadzieję, że tych środków zarówno kapitałowych, jak i dłużnych nie zabraknie, bo tu nie ma od tego odejścia. Jeżeli my nie transformujemy polskiej gospodarki w stronę źródeł odnawialnych, to Polska utraci swoją konkurencyjność nie dlatego, że produkt będzie droższy, ale dlatego, że nikt produktu skażonego tak ogromną emisją CO2 w polskim sektorze wytwórczym energii kupować nie będzie chciał. Proszę Państwa, my robimy swoje. Uważam zeszły rok za rok dobry. Uważam, że będzie jeszcze lepiej. Dzisiaj na spotkaniu z menadżerami tak mi przyszło do głowy powiedzenie, że wyniki zeszłego roku były na miarę naszych możliwości, ale nie na miarę naszych aspiracji. Przy czym te możliwości wynikają z portfela frankowego, a aspiracje wynikają z tego, co wierzymy, że możemy osiągnąć, osiągać trwale i jakby bank wyglądał, gdyby frankami obciążony nie był. Więc mając pozytywną perspektywę makroekonomiczną, widząc jak funkcjonuje nasza organizacja, jaki mamy drive, zapał i jakby wyglądały wyniki bez franków, ja jestem optymistą idąc w przyszłość, więc robimy swoje. Dalsza poprawa jakości obsługi klientów, racjonalne zarządzanie kapitałem, trwające w dalszym ciągu inwestycje w infrastrukturę informatyczną, nowe rozwiązania, szukanie pomysłów innowacyjnych, tych spoza tradycyjnej bankowości, współpraca z tymi, którzy takie rozwiązania tworzą. Nie chodzi o to, żeby wszystko wytworzyć w środku, można zaabsorbować rozwiązania, które tworzą startupy i fintechy. Także solidna praca w kierunku tego, żeby wyniki ulegały trwałej poprawie, parametry trwałej poprawie i żeby bank był bankiem dywidendowym. Dziękuję bardzo i przechodzimy do części pytań i odpowiedzi. I proponuję, żebyśmy zaczęli od pytań z sali, tak, jak ktoś tu już się pofatygował, żeby z nami pogadać, to niech ma pierwszeństwo. Ja będę podawał Państwu mikrofon. Bardzo prosimy o przedstawienie się przed pytaniem. A
Teraz słychać. Trzeba było włączyć po prostu. Adam Sofuj, SB News. Parę pytań okołofrankowych, to znaczy, czy te ostatnie orzeczenia TSUE coś zmieniły w nastawieniu klientów? Nie wiem, są mniej skłonni do zawierania ugód, bardziej skłonni, mniej skłonni do pozwów, bardziej skłonni. Jak to wygląda? Czy możemy też powiedzieć, jak ten program ugód wygląda na dziś? Przynajmniej jeśli chodzi o dynamikę. I o ile dobrze pamiętam, liczby tam było ponad 12 tysięcy propozycji ugód, ponad 4 tysiące zostało przyjęte, tam 3 tysiące podpisane. I pytanie, co się dzieje z pozostałymi tymi 8 tysiącami? Czy ci ludzie myślą, czy oni już odrzucili te propozycje ugód? To jest jakby pierwsze, a drugie, nie no, chodzi o różnicę między propozycjami a akceptacją tej propozycji. A drugie to pana ulubiony temat, wakacje kredytowe. Na ile koszty szacujecie z tego projektu, który został tam objawiony na początku roku? Dziękuję. Wspólnie z prezesem Koniecznym odpowiem na pytanie, ale pan prezes ma pierwszeństwo. Jeżeli chodzi o ugody, to tak jak pan słusznie zwrócił uwagę, liczby potwierdzam, zgadzają się, jak pan powiedział. Bank cały czas pracuje nad ugodami, czyli nie przestaliśmy i ten proces się nie zakończył. Proces jest iteratywny. To znaczy, wracając, jeżeli chodzi o liczby, o których pan powiedział, to tak jak w każdych negocjacjach jest ten czas, kiedy są przedstawiane propozycje, jest to proces daleko zindywidualizowany, bo nie mówimy o jakimś programie czy jakiejś szerokiej skali, więc mówimy o bardzo zindywidualizowanym, przepraszam, podejściu, więc on jest iteracyjny, cały czas prowadzony i cały czas liczymy głęboko na to, że ten proces po pewnym spowolnieniu, które widzieliśmy w czwartym kwartale, no pomoże, gdyby będzie nadal w sposób pozytywny kontrybuował do rozwiązania sprawy i tematów frankowych. To może w ten sposób powiem, jeśli chodzi o franki. Nie, jeśli chodzi o TSUE, nie miało wpływu. Myśmy w naszych modelach byli pod punktu widzenia gdyby odpisów, te decyzje i wyroki, które były komunikowane, one nie generowały zmiany modelowej. A co do wakacji, to nie podam liczby, choć ją znam w oparciu o ten projekt, który był, bo choćby dlatego, że ten projekt ewoluuje, nie wiem jaki będzie finalny. Oczywiście przy przedłużeniu na rok w środowisku niższych stóp procentowych ten koszt będzie znacząco niż ten poniesiony w pierwszym rozdaniu tego niefortunnego zjawiska. Tu mamy z sieci bardzo, znaczy z online'u mnóstwo pytań, więc jeszcze tu zapraszam z sali. Dzień dobry, Kamil Stolarski, Santander Bank. Ja mam pytanie, przepraszam, czasami porównujemy banki u nas w ramach Santandera i jak powiem, że BNP jest małym bankiem, to moi koledzy się burzą, że to nie ja jest ja też bym się burzył. Choć jesteśmy mniejsi od Santandera bilansowo, my musielibyśmy być przemnożeni przez 1,72, żeby mieć sumę bilansową Santandera. To duży bank jest, ale tam są jeszcze te dwa takie, one są jeszcze większe, prawda? Ale tak, jest dużo mniejszych. Tylko ja jako analityk giełdowy patrzę bardzo mocno z punktu widzenia udziału WIG-u i obrotu na giełdzie. Dzisiaj się obróciło kilkadziesiąt tysięcy złotych, akcje wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych. I chciałem nawiązać jakby takim wstępem do pytania o to właśnie zobowiązanie inwestorskie, o zwiększenie free floatu. Jest fragment w sprawozdaniu, że ono pozostaje z tego co widziałem, to zwiększenie do 25%. I pytanie mam, kiedy to się może zmaterializować i dlaczego się nie zmaterializowało w tym umownym terminie, który był wskazywany w poprzednich sprawozdaniach? Ja tu nawet się posłużę takim, co mam napisane, żeby nie powiedzieć czegoś trefnego. Więc odpowiadając na to pytanie, zgodnie z informacją otrzymaną od BNP Paribas S.A., głównego akcjonariusza banku, BNP Paribas S.A. deklaruje intencję zwiększenia liczby akcji banku w wolnym obrocie do co najmniej 25% w przyszłości.
Dziękuję. Obaj wiemy, że to jakby pytania w tym obszarze, one tak w zasadzie powinny być kierowane do naszych koleżanek i kolegów w Paryżu, które, bo to BNP Paribas S.A. jest stroną tegoż zobowiązania i ewentualnym wykonawcą. Także tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Mam też drugie pytanie o politykę dywidendy. Gratuluję w ogóle dywidendy. Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Natomiast zastanawiam się, ja w swoich Excelach powinien coś założyć na kolejne lata i czy takie założenie, że bank będzie wypłacał, biorąc pod uwagę nadwyżkę kapitałową, maksymalnie to, na co pozwoli KNF, jest właściwe, czy należy sobie, nie wiem, przyjąć z tyłu głowy, że kierujemy się bardziej tym, co zakłada grupa BNP i czy jakiś taki można dać kolor do tego, jak ta polityka dywidendowa wygląda dzisiaj i co zakładać na kolejne lata. My w naszej strategii Go Beyond, która będzie żyła do końca przyszłego roku, zakładaliśmy 50% zysku wypłaconego w formie dywidendy. Ja bym absolutnie nie kotwiczył się na tym poziomie, co oczywiście, jaka będzie rzeczywistość, zależy od naszych wyników i sytuacji kapitałowej. Nigdy nie będziemy najbardziej agresywnym bankiem, jeśli chodzi o wypłatę dywidendy, ale myślę, że 50% to nie jest nasze ostatnie słowo. Już ostatnie pytanie ode mnie a propos, na tym pierwszym slajdzie z kosztami ryzyka na dole był komentarz dotyczący tych 33 bipsów kosztu ryzyka w czwartym kwartale, że to jest, jak ja rozumiem, albo moje pytanie jest takie, czy to jest powiedzmy guidance też na 24 rok i kolejny, czy ja źle rozumiem to ostatnie zdanie? No, ja myślę, że tak, ryzyka. Że my nie podajemy prognoz co do kosztów ryzyka, natomiast to, co powiedziałem, na pewno nie utrzymamy również tego poziomu 4 punktów bazowych, bo to jest niemożliwe. Na pewno będziemy bliżej rynku i na pewno będziemy w dolnej części tego rynku. Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań z sali, to pojedźmy. Jeszcze, przepraszam, zapraszamy. Dzień dobry, Marta Czajkowska, Bałtygaz i IPOPEM. Ja chciałam zapytać o kwestię sprzedaży hipotek, to co pan prezes wspomniał w prezentacji. Ta sprzedaż w 2023 roku była dużo poniżej potencjału BNP. Pytanie, co się musi zmienić, żeby BNP znowu wrócił na tory, jeżeli chodzi o sprzedaż hipotek? My w tym roku zwiększymy naszą aktywność, jeśli chodzi o sprzedaż hipotek. Nie zwiększymy jej do takich poziomów, jak to bywało wcześniej. My potrafiliśmy mieć ponad 10% udział w nowej sprzedaży hipotek w ujęciu miesięcznym. Nie mamy takich planów, natomiast mamy plan, żeby wzrost sprzedaży, wyraźny wzrost sprzedaży nastąpił w tym roku. Rozstrzygnięcie wątku, którym tak zwane wakacje kredytowe, słusznie zwane wywłaszczeniem banków i ich akcjonariuszy, jak on się sfinalizuje w taki czy inny sposób, to na pewno będzie to dla nas dobrym momentem. Dziękuję. To może jeszcze tylko pytanie o wrażliwość wyniku odsetkowego, o to, jak ten wynik odsetkowy może się przedstawiać w perspektywie teraz tych stabilnych stóp. O ile pamiętam analizę wrażliwości naszego marży odsetkowej netto, jeżeli mówimy o złotówkach, to ta odpowiedź na 100 punktów bazowych jest w okolicach 160-150 milionów złotych, o ile pamiętam, z symulacji. To przy spadku, ale przy stabilności pewnie chodzi o to, czy nasza marża odsetkowa netto może jeszcze urosnąć. Myślę, że będzie się utrzymywała na stabilnym poziomie, zbliżonym do obecnego. Tak? Tak. Czy mamy jeszcze pytania z sali? Jeśli nie, to możemy przejść do pytań z online'u. Mamy 127 pytań z przestrzeni zdalnej. Łukasz Jańczak, Erste. Jakie jest oprocentowanie finansowania MREL udzielonego przez grupę BNP w 2023 roku? Czy bank planuje kolejne emisje MREL w 2024 roku? Chciałem zażartować, że jest to instrument oparty o stawkę WIRON, ale chyba nie byłby to
aż tak śmieszny żart. No tu cóż można powiedzieć, parametry tego finansowania są absolutnie rynkowe, a to, czy będziemy jeszcze emitować MREL w tym roku, będzie uzależnione od naszych bieżących potrzeb kapitałowych. Tak, dalej. Reuters. Jaka część portfela kredytów frankowych jest pokryta rezerwami? Pokrycie rezerwami wartości bilansowej brutto naszego portfela przed tą korektą wynikającą z zastosowania dziewiątki wynosiłoby, czy wynosi blisko 111%. I teraz idąc dalej, czy to praktycznie oznacza, że kolejne odpisy nie będą już wysokie, czy jednak sprawy wynagrodzenia za kapitał mogą to zmienić? Już, znaczy wynagrodzenie nie jest w ogóle brane pod uwagę w naszym modelu, więc to, że banki raczej tego wynagrodzenia w żadnej formie nie zobaczą, nie ma wpływu, nie będzie miało wpływu na poziom rezerw. Natomiast wydaje się, że tak znaczących rezerw tworzyć już nie będziemy musieli. Natomiast nie sądzę, żebyśmy bez dodatkowych rezerw mogli w dłuższym horyzoncie pozostać. Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. Ale tu, przepraszam, bo tu jak ja czytam, bo pytanie Konrada Krasuskiego z Bloomberg News, to ono będzie czy było? Bo uważam, że tam jest więcej do odpowiedzenia i bym chciał. To proszę bardzo. No, to przeczytaj. Dobra. Pan prezes dalej zalicza odpisy na franki jako obciążenie regulacyjne. Czy słusznie, skoro rząd nie ma z tym nic wspólnego, bo są to sprawy cywilne z klientami, a co więcej banki odrzucały pomysły rozwiązania problemu ustawą? O właśnie, to o to pytanie chodzi. Znaczy ja chciałbym doprecyzować. Ja nie uważam, że franki, koszty franków są obciążeniem regulacyjnym. To jest obciążenie o charakterze prawnym. Jeżeli byłem nieprecyzyjny, to przepraszam. No to taki charakter historyczno-prawny, ale bardzo dotkliwy, jak wiadomo. Co do samej ustawy, to jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to pomysł ustawy pojawił się w okolicach 2015 roku. De facto poszła ta ustawa do parlamentu. Tam przechodziła różne zwroty. Wydaje mi się, że pierwotny pomysł zakładał podział kosztów przewalutowania 50-50. Potem te proporcje zmieniły się na 90% banki, 10% kredytobiorcy. I finalnie ta ustawa nigdy nie została przyjęta, gdzieś zginęła i obumarła. Jesteśmy 9 lat później. Jak mówiłem wcześniej, uważam, że domknięcie tematu frankowego ustawą byłoby jak najbardziej właściwe. Więc gdyby ktoś się uparł, to mógłby powiedzieć, że jest element regulacyjny w kwestii frankowej, w kwestii tegoż ryzyka frankowego, polegający na grzechu zaniechania, czyli na nierozwiązaniu ustawowym tego problemu. Jak pewnie wszyscy wiemy, były inicjatywy, łącznie z inicjatywą Komisji Nadzoru Finansowego, wyjścia z projektem ustawy. Natomiast do tej pory, zarówno w poprzednim rządzie, jak i dotychczas w obecnym, nie wydaje się, żeby była wola polityczna, żeby temat podjąć. Obecny rząd ma oczywiście mnóstwo priorytetów teraz, ja to w pełni rozumiem i szanuję. W związku z tym nadzieja pozostaje żywa, natomiast w poprzednim układzie politycznym ten pomysł nie trafił na podatny grunt. Ale jeszcze raz, jest to ryzyko prawne przede wszystkim. Dobrze, to wracamy do pytania pana Macieja Samcika. Jaki wzrost popytu na kredyt spowoduje, że państwa bank będzie skłonny nie tyle zarządzać poziomem depozytów, o czym wspominał pan prezes, ale walczyć o nie na rynku? Innymi słowy, co się musi wydarzyć, jeżeli chodzi o boom inwestycyjno-kredytowy, żeby państwa bank i w ogóle branża przestały cierpieć na chroniczną nadpłynność? Pytanie jest ciekawe. Ale tak, ja nie odpowiem na nie liczbami, tylko bardziej, no, powiedziałbym filozoficznie. Branża jest nadpłynna strukturalnie, bo popyt na finansowanie w zeszłym roku był marginalny na nowe finansowanie. W tym roku wiele wskazuje na to, że ten popyt się ożywi, zwłaszcza jeśli chodzi o klientów korporacyjnych i potencjalnie MŚP. Jest nadzieja, że KPO będzie mobilizowało dodatkowe środki kredytowe.
No i mam nadzieję, że ta nadpłynność będzie stopniowo przepakowywana w kredyty z obecnych aktywów. No i w momencie, w którym zacznie jej niejako brakować, no to pewnie banki będą dużo bardziej aktywnie o płynność zabiegać. Ta perspektywa wydaje się na razie dość odległa. W związku z tym no chyba tyle mogę powiedzieć. Mamy nadzieję, że ten rok, jeśli chodzi o aktywność kredytową, będzie istotnie lepszy niż rok miniony i chyba na tym się zatrzymam. To kolejne pytanie w tym duchu. Robert Litke, bank.pl. Jaki jest udział instrumentów dłużnych w aktywach banków, a jaki kredytów dla sektora niefinansowego? Czy bank widzi szansę na zwiększenie kredytowania sektora niefinansowego, w tym dla najmniejszych firm? Więc tak, udział papierów dłużnych w aktywach ogółem na koniec zeszłego roku wyniósł 27%, udział portfela 55%. Bank ma apetyt na finansowanie. Absolutnie tak. I no, aż tak nie wiem, skąd takie pytanie. No, w końcu my jesteśmy bankiem. Naszą korową aktywnością jest pozyskiwanie depozytów i udzielanie kredytów. Przy czym, jeżeli popytu nie ma z szeregu przeróżnych powodów, pamiętajmy, że zeszły rok to rok spowolnienia gospodarczego, technicznej recesji, generalnej niepewności, wyborów, zmiany władzy i tak dalej, trudno się dziwić, że przedsiębiorcy no jednak ostrożniej podchodzili do zadłużania się. Równocześnie wysoka inflacja, wzrost wynagrodzeń powodował, że potrzeby pożyczkowe klientów indywidualnych również nie były tak intensywne. Mamy nowy rok z perspektywą makro zupełnie inną niż w zeszłym roku i to odbicie na rynku kredytowym wydaje się wysoce prawdopodobne. Jedną rzecz chciałbym tylko dodać, jeśli chodzi o kredyty, to jest sytuacja taka, że rok do roku poziom kredytów, te które są na bilansie banków, części przedsiębiorstw był stabilny, natomiast ta część pozabilansowa wzrosła o 6-7 miliardów złotych, czyli myśmy udzielali kredytów, myśmy procesowali kredyty, myśmy podpisywali umowy i w tej chwili mamy już sytuację taką, że prawie jest to podział 50-50%, jeśli chodzi o część bilansową i pozabilansową, no ale nie tylko musi być chęć ze strony banku, ale też również chęć i potrzeba z tych, którzy mają korzystać z tych kredytów. Dziękuję. Dobrze, i ostatnie pytanie z listy pytań online, jeszcze od pana Roberta Litke. Czy można prosić o komentarz pana prezesa do propozycji KNF, która proponuje, aby w kredytach hipotecznych ze zmienną stopą używać także stopy referencyjnej NBP? Ja będę szczery, ja nie mam tego tematu przemyślanego na tyle, żeby podzielić się opinią, która byłaby wartościowa. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z dowolnego świata wirtualnego lub ze świata realnego? Czy coś? To jeszcze mamy ostatnie pytanie, tak? Konrad Krasuski, Bloomberg News. Czy da się zobaczyć wyraźne odbicie w kredytach bez obniżenia stóp przez RPP? Ja tu widzę, że Michał się szykuje, ale moim zdaniem absolutnie tak. I to odbicie powinniśmy moim zdaniem zobaczyć już w pierwszym, a z pewnością w drugim kwartale. Natomiast w tym czasie nie spodziewam się obniżki stóp. Chciałbyś coś dodać? Znaczy może tak trochę bardziej statystycznie o rynku. Wydaje się, że zwłaszcza w tym segmencie korporacyjnym, bo nie mówimy tutaj chyba tylko i wyłącznie o hipotekach, ta wrażliwość popytu na kredyt względem poziomu czy zmian stopy procentowej jest relatywnie niewielka. To co jest o wiele bardziej istotne, to stan koniunktury, potrzeby inwestycyjne i współfinansowanie jak gdyby tych projektów inwestycyjnych przez finansowanie kredytowe, pożyczkowe, w tym bankowe. To już chyba wszystkie pytania. No,
skoro tak, to serdecznie dziękuję Państwu za udział w naszej konferencji. Z góry zapraszam na kolejną po pierwszym kwartale. Zapraszam do kontaktów z naszym zespołem Investors Relations, z naszym zespołem komunikacji korporacyjnej. Jesteśmy dla Was dostępni i otwarci. Wszystkiego dobrego.